Witam Was bardzo serdecznie przy Zamiku Konradowicza. To jest kolejny odcinek symulatora Insplane 11. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Dzisiaj lecimy na trasie, na jakiej jeszcze chyba nigdy nie leciliśmy. Lecimy z Frankfurtu Eco Delta Delta Foxtrot do Milano Lima. India, Mike, Charlie. Oczywiście Milano jest we Włoszech. Będziemy przelatywać nad górami. Więc zobaczymy, jak to wygląda w Spainie. Cały przelot. Ja aktualnie loguję się do Simbriefa, aby wygenerować plan lotu na dzisiaj. Dispatch system, create new fly. Lufthansa 243 dzisiaj lecimy. No. Oczywiście Airbus ma 320, bo jakby to miało wyglądać, jakbym leciał czym innym. Lecimy na wysokości 30 tysięcy stóp. Ale żebym teraz sobie skopiował trasę lotu, nie, na pewno to jest trasa lotu. Trasa lotu. Dobra. Wygeneruj. Dobra, wygenerowało mi tutaj pan lotu. I teraz przejdźmy sobie do... Powiem tak, wy tego nie widzicie. I dalej, dalej. Bardzo was o to przepraszam. Tu muszę jedną rzecz tu do dokumentu tekstowego. Kleić. Dobra. A więc możemy przejść do rozpoczęcia naszej symulacji w dniu dzisiejszym. Więc może zacznijmy przesunięcie się w odpowiednie miejsce i załączenia baterii. Po czym weźmy ładowanie samolotu i paliwa. I Grand Power też już możemy podpiąć. Mamy wziąć 7 ton paliwa na pokład. No nawet mamy już taką możliwość. Więc tak, tu musimy mieć 7 ton. Dalej w samolocie mamy mi 168 pasażerów, no niestety mogę wziąć tylko 150. Nie wiem, kto to wymyślił, ale... I payload ma być 17,6. I tak też wyrównujemy samolot. Te zakładki możemy już schować. External power. Generalnie jak to wszystko popikało.
Nierst polecenie. Nafmout. Mam jeszcze tylko nadzieję, też słychać mnie. Gadam, ale nie słychać za to symulatora. A nie, czemu nie słychać symulatora? A, dlatego nie słychać. O, teraz słychać. No jak miło. No pięknie. Wiedziałem, że coś będzie nie tak. Bo to zawsze, jak się nagrywa, to jest coś nie tak. Dobra, lecimy tutaj. Nos automatu się uzupełnia. No właśnie, jeszcze zanim tu polecimy, to tak. Tu gdzieś tu się to włącza. Tutaj to. Potem jeszcze potrzebujemy. To potrzebujemy. I to potrzebujemy, dobra. Niech przyjadą, niech otworzą drzwi, zobaczymy z zewnątrz, czy się na pewno otwierają. Jak widać, wszystko działa jak należy, schody podjeżdżają. O, widzicie, pan jechały? Zwracajcie uwagi może na ten rękaw, co trochę wchodzi w ten samolot. Nie, chyba nie na takim może stanowisku się postawiłem, na jakim powinienem. No i cóż. Tak to jest, że korzysta z darmowych lotnisk w X-Plane. Dobrze. Otworzyłem drzwi, tak? Więc trasa lotu. Sprawdźmy. Czy dobrze wpisałem do tego notatnika wszystko? Echo, Delta, Delta, Foxtrot, Lima, India, Mike, Charlie. Echo, Snapple, Reading, OK. Align iOS. Przejdźmy na trasę lotu Anaki i do X-ów powinno być. Jest X-ów. Dobra. Was in flight, cost init, flight number, Lufthansa 243. Dobra, zejdzie opasu startować jeszcze, nie wiem, czego będziemy, zaraz się dowiemy. 6 węzłów wiatru, widoczność do prachmurki. A dacie pół na pół, gdzie one tu są. No jak widzicie. Ja tam było 3 ósme czy 4 ósme, z tego co pamiętam. Tych metarów. Ale to oznacza. Widoczność dobra, temperatura 12 stopni, temperatura rosy przy gruncie 0,3, ciśnienie 1013. Pięknie. Znaczy się pogoda nie powinna zmieniać. Dobra. Przejdźmy dalej do rzeczy, bo was tutaj zanudzę. Twoim gadaniem, ale o to co nie wykonamy, to nie wykonamy. Nie ma to najmniejszego sensu. 40... A 40 jest czas. Powinniśmy lecieć godzinę. Będą wszystkie planów, dobra. A to już tu jest wszystko wpisane? Teraz już tylko perfinit został? No dobra. Czyli muszę uruchomić tak sobie. Nie, tu jest masa startowa. Tu jest masa startowa. 6, 8, 2. 2, 0, 0.
Zakończą Delta Delta Foxtrot, Mentor sobie weź. Ciśnienia 1013 zmieńmy też tutaj. Dobra. I teraz tak. Jeszcze Navigation. Teraz jak włączę i zamknę mapę, to mam tutaj dwa ATC 118025. To działa. Temperatura. Leaving runway, departure runway. 07 center albo 18. Dobra, zniknij. Numer 07. My stoimy tutaj. My stoimy tutaj. 07 C jest tutaj. 18 jest tutaj. Czyli za ciopa sobie byśmy chcieli wystartować. 07 C. Można by było. Można by było trochę tutaj też szybciej na ten pas wjechać. No. Do tu, a gdzie teraz wam pokazuję myszką, mnie wjeżdżać na pas. No teraz tutaj sobie ładnie wygenerowałem. Tak, to mi tutaj zniknie. I najpierw może weźmy jeszcze flight plan, Echo Delta Delta Foxtrot, Departure 07 Central. Anek 1X jest droga wylotowa. Bez żadnych ścieżek, dziękuję. Perfinit. To na drugi monitor co innego. I na tym prędkość V1 150 V rotate 153 i V2 154. Dobra. Flaps 1. Jeszcze najwięcej się tam trymer wpiszę. To będzie F63. Tu odcięcie nie tracie, tylko 3340. I do auto. Dziękuję. Wszystko, wszystko. Jeszcze nie tu w tym miejscu jesteśmy gotowi do uruchamiania pomału silników. W takim bądź razie dziękujemy za skorzystanie ze schodów pasażerów i witamy na pokładzie. Ja tylko musiałem joystick przedstawić, przepraszam was za uderzenia w mikrofon. I nie było to zrobione umyślnie. Drzwi się zamknęły.
pompy, APO. Propi. I czekamy na APO. I usłyszę, że się załączyła. NPO bleed patch. External power off. Beacon on. 15 minut odcinka jest już. Czasowo mi się zgadza. Info. I for start checklist. Tam można było, tam. On się zgadza, tu się zgadza, beacon jest, trope light, nothing, logo light. Jeszcze. Before start checklist. Cockpit preparation completed. Gear pins and covers removed. Signs on. Adir's nav mode. Fuel quantity in kilo 06998. Takeoff data set. Barrow reference set. Windows, doors closed. Beacon on. Throttle levers idle. Parking brake on. Checklist completed. Dobrze. Checklist completed. Z tego co słyszeliśmy, właśnie nam podjechał pushback. Brakuje mi tu trochę opcji z rybacza 330 i gadania z nim, no ale cóż. Nie chce mi się instalować dodatkowych dodatków po prostu z tych wszystkich samolotów. Tutaj dajmy na start. Paczki się same wyłączą. Szanowni Państwo, zaczynamy wypychanie i uruchamianie się. Starting engine 2. Park brake off. Jedziemy. Starting engine 1. Park brake on. Yes, the little thing will come. That's not one big lunch. Już jak widzicie, są od razu stanowiska samolotowe. Dobra, to tak. Runway turn off. Taxi light. Kiedyś trzeba w ogóle do Watsima wrócić. After start checklist. Anti-ice as required. E-cam status checked. Pitch trim 0 decimal 1 up. Rudder trim 0. APU set on. Ground crew clear. Anti-skid and nose wheel steering on. Checklist completed. After start checklist complete. Dobra. Chodziło mi, że kiedyś trzeba w ogóle lotnienia polecieć, bo dawno nie lataliśmy na Watsim. Park brake off. Dobra, a teraz będzie flight control checklist. My skręcamy w lewo. Dobra.
Kawa, i mamy do przejechania tam, powiem. Zależy na tym kawałku tej prostej, zanim tutaj ją... No w sumie tu można już light control. Full up, check, full down, check, neutral, check, full left, check, full right, check, neutral, check, press pedals, disconnect push button, check, pedal full left, check, pedal full right, check, neutral, check, press pedals, disconnect push button, check, checklist completed. Na 14. Mamy wjechać na nim 17. Flaps 1. Zabsłucham tutaj na... Niestety muszę nasować tutaj, tak. Spoiler's arm. Before takeoff checklist. Flight controls. Check. Flight instruments. Check. Briefing. Confirm. Flap settings config. Flaps 1. V1. 1. 5. 0. V-rotate. 1. 5. 3. V2. 1. 5. 4. Flex temperature. 6. 3. ATC. Set. ECAM memo. No blue. Checklist down to the line completed. If you're ready to continue below the line, click it again. To będzie anima 17. Next off. Dajmy, że mamy już od razu zgodę na start. Cabin crew advised. Engine mode selector. Set normal as where required. Packs set off. Course of APU bleed. Checklist below the line completed. I to już dla was będzie następny odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie i jaśnie, jeżeli nami zobaczycie. Na razie, cześć, pa pa.